Witam, tu Alistair na Arlanii. W tym odcinku nie zamierzam walczyć, zamierzam porozmawiać. No i rozpoznać troszkę sytuację, może coś podniosą, zobaczymy. Witaj, znamienity wojownik Olafie. Czy pokorna mista może ci w czymś dopomóc? Mam do ciebie pytanie. O, jasno, oka, misto. Służę ci moją wiedzą, Olafie. Coś jeszcze cię interesuje? Powiedz, jak jeszcze możesz mi pomóc? Mogę obdarzyć twoich żołnierzy spokojem w walce. Będziesz w stanie kontrolować berserkerów, a wszyscy pozostali otrzymają siłę umysłu. O, pamiętaj jednak, że mogę pobłogosławić twoich żołnierzy tylko w jednej na 7 bitew. Używaj więc tej możliwości z rozwagą. Czy chciałbyś się dowiedzieć czegoś jeszcze? Co radzisz mi teraz zrobić? Posłuchaj swojego serca, Olafie. Wszystkie odpowiedzi leżą w głębi. Tylko ty możesz wiedzieć, czego tak naprawdę pragniesz. Pamiętaj jednak, że dopóki Guilford ze swoją przeklętą armią przemierza Arlanię, nie zaznasz prawdziwego spokoju. Czy chciałeś wiedzieć coś jeszcze? O właśnie, Valkyrio Misto, dlaczego zwą cię Glistą? Moje przyjaciółki skarżą się, że nigdy nie odpowiadam na pytania wprost. Zawsze udzielam odpowiedzi, które są przejrzyste jak mgła. Oczywiście moim zdaniem jest po prostu tak, że ich ograniczone umysły nie zawsze nadążają za zawiłościami mojego rozumowania. Och, wybacz, czyżbyś był zdenerwowany? Cóż, może chciałbyś jeszcze o coś spytać? Nie, sądzę, że wiem już wszystko, co chciałem. Ale nie, no to jeszcze na pewno coś masz fajnego. Czyli tu pewnie wszystko już zadałem, co? Tak. Ale przecież tu jeszcze są inne opcje. Błogosławieństwo samotności, ale... A w sumie co mi szkodzi? Niech będzie. Poczuj pewność siebie, Olafie. Na początku każdej tury jeden z twoich oddziałów wpada w bitewny szał. Zachowujesz panowanie nad wszystkimi swoimi wojskami doświadczającymi tego stanu. Aha, to czyli będzie mocniej bił, ale jednocześnie będę miał kontrolę nad tym moim oddziałem. Możesz ponownie wykorzystać tę umiejętność za 7 bitew. Nie, no tutaj nic nie chcę, ale chodzi o to, co ona mi daje. Plus 2% do obrony, kiedy jest zwykłą towarzyszką. Ale nie będziemy sprawdzać, chociaż z drugiej strony co mi szkodzi. Tak. Teraz byłoby 9%, ale to jest słabiutko, gdyż ona jest na pierwszym poziomie, więc... Więc właśnie. Artefakty lubisz. To popatrzmy. Pas to nie. Jest artefakt, ale to trzeba dopiero ulepszyć. O, kość. Dobry pomysł. No pewnie lubisz kości. To jest takie... No takie fajne. Można sobie powiesić zamiast muszki. Już awansowała. Także było 2%. Teraz jest 3%. Co tu możemy jeszcze dać? Artefakt. Ale to jest do poprawki, więc damy tylko tutaj. Tym bardziej, że nie potrzebują. A to 40 tysięcy kosztuje skarbie, więc wykosztowałem się strasznie. Tak, ale teraz potrzebujemy dwa artefakty dać, aby wskoczyć na wyższy poziom. O, właśnie. Tu mamy sporo artefaktów. A widzicie? To jest wyobrażenie księżniczki Amelii. No, całkiem ciekawy pomysł. Czyli mamy teraz 4% do obrony. I trzeci poziom. Tutaj. A, tego nie chcę, ale drogie, 25 tysięcy, więc ciesz się, bo jak sama widzisz, wykosztowałem się na ciebie. To też jest artefakt, tylko tu nie jestem tego do końca pewien, ale wydaje mi się, że coś czytałem, że mogę mieć quest, w którym atrament może być potrzebny. Tylko problem polega na tym, że ja nie pamiętam, czy to było w podstawowej wersji Kings, znaczy Wojowników Północy, czy w
tym dodatku ogień i lód. Nie jestem tego pewien, ale na wszelki wypadek lepiej to zachowajmy. To jest artefakt. I nie chcę go. Tak. Nadal trzeci poziom. To wymaga ulepszenia i w ogóle to jest hełm. Ale spokojnie, trafimy jeszcze więcej artefaktów, które kupimy. Ewentualnie to poulepszam. Bez problemu. Będą prezenty. Teraz tak, co to jest za armia? Oj. Gotowi się przyłączyć, czyli pozytywnie do mnie nastawieni. No ale ja nie chcę takich słabych jednostek. O! Teraz musimy zrobić tutaj akcję. Dużo towaru. Tak, tak. Tu. Tutaj coś widzę. O! Dobra. Może sprawdźmy, czy coś tutaj się też pojawiło. Tak pro forma. Przynajmniej będę musiał drugi raz tutaj przechodzić. Nie, nic nie ma. Okej. Tutaj. Buty. A to już na kryształki raczej rozbijam, bo pamiętam, że były dosyć słabe i właściwie nieprzydatne już dla mnie. O, kryształek. Tutaj nic nie ma. Teraz tak, tu. O, jest coś. Tu będzie można porozmawiać, ale to nie teraz. Tutaj. O, skrzynka. W ogóle nowy poziom by mi się przydał, bym poszedł po posiłki. O, tu mogę dodać. Ciekawe. Okej. Co to będzie doświadczenie? Nie, intelekt, ale też dobre. A tu? Kryształki. Też mnie to cieszy. O! Aha, to czyli teraz pytanie, czy ja przed tym to przegapiłem, czy jednak należy się liczyć z tym, że zostały pewne rzeczy od nowa zakopane i jest to też całkiem prawdopodobne. To chcę, a tu? I zaraz, tu był sklep. Zobaczmy z tej strony. Zniszczyli wrak. Niebywałe. Czerwoną runkę widziałem i to mnie bardzo cieszy. Aha. Dobrze, odciągniemy ich tutaj. A jak tu wygląda droga ucieczki? O! Jak się tu dostać? Może od góry? O. Ciekawy jestem, czy dadzą się wywabić na dół. Tak. Na razie nie mam nastroju do walki. O, skrzynka. Trzeba będzie okręt. Pamiętam, że ja tutaj zostawiłem okręt, więc nie powinno to być problemem. A nowe ważki, znaczy się jajeczka się pojawiły. O właśnie, tu jest okręt, tylko że niestety jest... A nie, gotowi są przyłączyć się. Tu są przeciwnicy, tu runka. Czy tutaj się pojawili... Aha. Skrzynka.
Ciekawe. Czy to ono nowo działa? Chyba nie. A co tu się tutaj stało? Pamiętam, że tylko on stał. Ale to są neutralne oddziały. Więc zobaczmy. O! Jest! Poziom? Nie. Czyli trzeba będzie tutaj wszystko na nowo pozwiedzać. Kasę widzę. Fajnie, zabawimy tutaj sporo czasu. Tym bardziej, że armie nie wyglądają na takie zupełnie nie do pokonania, więc... damy radę. Gdzieś tu gwiazdki widzę. No dobra, ale teraz by mnie bardziej interesował statek. Uciekamy. A właśnie, nie ma pewności, ale mogło się tutaj pojawić jakieś takie zagrożenie typu piraci albo... Znaczy chodzi o to o statki opanowane przez moich przeciwników. Kasa. Ciekawe, czy tam się też coś zmieniło, ale to się tam później udamy. Teraz badajmy... O, gdyby tak się udało. Haha. Ale to pewnie za mało, co? Ale potrzebują 14. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Kasa. Tutaj. Nikt tego nie pilnuje. Od razu można zobaczyć, czy coś zostało zakopane. Aha, i będę musiał się udać na moje pozostałe bezpieczy. Czy tam się coś zmieniło? No i właśnie, czy będę miał bazę rekrutacyjną? Czy tu się coś zmieniło? O, proszę. Bierzemy wszystko. Sadzonek nie chcemy. Co to jest? Pas. Pas nie. Czyli musimy zajrzeć ponownie do wszystkich tych sklepów, które te sklepy odwiedziliśmy, bo mogło się coś zmienić na korzyść. O, proszę. Czyli trzeba będzie znowu szukać, przekopywać tereny. Ale fajnie. O, skrzyneczka. Druga. Ale mogłoby coś być, nie wiem, z ubrania, jakieś tam sprzęty. Runki, o. Czy też to widzicie, co ja? A jeszcze brakuje, ale... O, runka czerwona, proszę. A, kryształki, ale to i tak jest całkiem niezły pomysł, bo... kryształki jednak od czasu do czasu mi się przydają. Skrzynka. Okej. Byłem. Może tu się skrzynki też pojawią. Nie no, w ogóle ja muszę iść po posiłki, więc i tak trzeba tutaj płynąć. I na spokojnie obadam całą tą okolicę. Który statek wybrać? W sumie mogę tym popływać. Tu zobaczmy, bo może mu się coś zmieniło. Ale nie widzę nowych przeciwników. Nie, no tu się za bardzo nie zmieniło, tylko muszę pamiętać o tych rekrutach, ale to akurat pamiętałem. Czyli tak, potrzebuję wróżbitów. Aha, no dobra, no to zaczniemy od westniku. Tu nie ma żadnej nowej armii.
Chyba nie ma. Na pewno tu już by porozstawione zostały jednostki. Tarcza była, także tu się nic nie zmieniło. Tak, na pewno tutaj by krążyły. Czyli tu już mamy pewność. Może tylko na Arlanii coś się zmieniło. Może tak z daleka zerknę. Nie, jakby ktoś był, to dałoby się to zauważyć. Wracajmy. A jedna rzecz mnie ciekawi. Czy portal do Demonis i Hadesu został zamknięty i zaraz będziemy wiedzieli. Poznamy prawdę. O-o! Portalu nie ma. Oddziały wrogiego bohatera. Fon, Farro. Niezwyciężeni. Dedred, również niezwyciężony, wraz ze swoją armią, tutaj też, Magnikat. I co, ja mam ich wszystkich pokonać? Może przy jednym podejściu, co? Thanatoris. A tu? O! Witaj, ziom, mój braciszek, Eryk. Tylko mu się dziwnie oczka świecą. Też ma sporą armię nieumarłych. Ha. Czy tu się przejście otworzyło, bo pamiętam, że... Aj... Jak to szło? Tu chyba, nie? Nie, to widocznie, jak pomogę magowi, to się tutaj otworzy przejście. Ale jeszcze zbadajmy. O właśnie, bo przecież on miał tu sklep. Mogło coś mu się zmienić. Nie, nie zmieniło. A zobaczmy, co się zmieniło tutaj. A i właśnie sklepy zbadamy. Może coś fajnego się pojawi. I przynajmniej nie będę musiał statkiem od drugiej strony podpływać. By się okazało, że jednak nic nie ma. Nie no, tutaj to zawsze była bieda. Tu pamiętam, że rolnik coś miał. Nie. Bandyci coś mieli. Może tu jest też, ale tu chyba smoki były do kupienia. Ale może szał? Nie, jajko. Tu parę sklepów jest. A, nic ciekawego. Tu jeszcze dwa sklepy.
O, wejdźcie, nawet statek jest. A właściwie racja. Mogę przecież nim popłynąć od drugiej strony. Pas, gdyby to był artefakt, to bym kupił. A tak to. A, tu musimy pamiętać, że jest możliwość rekrutowania toporników. Natomiast tu jest możliwość rekrutowania. Przynajmniej była. Jarlów. I nadal jest. To dobrze. Czyli co? Wracamy do Orlanii, bo ten statek to niestety jest poza moim zasięgiem. Tu pewnie nic się nie zmieniło. Za to Orlania. To jest teraz taka nieprzebadana okolica. Tu można praktycznie wszystko znaleźć teraz. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym jeszcze się tu pokręcimy.